Witam Was, moi drodzy. Jak widzicie, frekwencja dopisała. Troszeczkę nas jest. Tam się chłopaki też za płotem schowali. Aczkolwiek, tak jak wspominałem, nic więcej, tylko i wyłącznie zgoda właściciela pola jest potrzebna, żeby legalnie chodzić z wykrywaczem metali. A wszystkich opornych, którzy twierdzą, że WKZ jest niezbędne, pozdrawiam. Daję sobie tkwicie w tym Waszym zakłamaniu.